Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Dzieci mają bardzo duży potencjał, ale nie zawsze mają jego świadomość. A brak wiary w siebie sprawia, że czują się samotne w swoich zmaganiach, problemach, trudnościach chociażby z rówieśnikami. Wśród tych dzieci jest na przykład 10-letni Filip, który co prawda ma energię kierowcy rajdowego, równocześnie twierdzi, że do niczego się nie nadaje. Jest też 10-letnia Tosia, która chciałaby być niewidzialna. Mówi bardzo cicho, stoi zawsze z boku, dlatego że boi się wejść w jakiekolwiek interakcje ze swoimi rówieśnikami. Dziecko pozbawione wiary w siebie potrzebuje mądrego dorosłego. Może to być rodzic, może być nauczyciel, wychowawca, wolontariusz, wolontariuszka, ale możesz to być również ty, zostając darczyńcą lub darczyńczynią. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.akademiaprzyszłości.org.pl. Poznasz historię dzieci, które w tym roku zostały włączone do programu Akademia Przyszłości i ufundujesz indeks sukcesów dla jednego z nich. W ten sposób powiesz mu, jej, że w niego kibicujesz, że w niego wierzysz i bardzo realna zmiana będzie mogła wydarzyć się w jego życiu. Bądź wsparciem dla dziecka z Akademii Przyszłości, takiego jak na przykład Ola lub Mikołaj. 10-letnia Ola to dziewczynka, która chciałaby pewnego dnia być policjantką. Dzisiaj boi się czytać na głos, boi się oceny innych, boi się tego, co inni sobie o niej pomyślą. Chciałaby mieć jedną bardzo szczególną supermoc, a mianowicie chciałaby móc tworzyć ogień lub prąd, ponieważ gdyby miała taką możliwość, to mogłaby je przekazywać innym, gdyby była taka potrzeba, a wówczas ci wszyscy inni być może w końcu by ją polubili. 7-letni Mikołaj natomiast mówi o sobie: jestem niegrzeczny, niemądry i niczego nie potrafię. Często zaczyna rzeczy i ich nie kończy, przez co śmieją się z niego jego koledzy. Wtedy zaczyna się złościć, robi się agresywny. Chciałby pewnego dnia mieć kolegę, bo gdyby ktoś się za nim wstawił, pewnie byłoby mu łatwiej. Wspieraj dzieci z Akademii Przyszłości w budowaniu wiary w siebie. Wejdź na www.akademiaprzyszłości.org.pl i poznaj historię dzieci. Akademia Przyszłości to ogólnopolski program społeczny, który pomaga dzieciom, które nie wierzą w siebie, które mają zaniżone poczucie własnej wartości, zaniżoną samoocenę. Część z nich doświadcza różnych trudności emocjonalnych, niektóre mają kłopoty z nawiązywaniem relacji rówieśniczych lub problemy w nauce. Akademia Przyszłości każdego roku pomaga około 2000 dzieci. Dzieje się to dzięki spotkaniom konkretnego dziecka z wolontariuszem lub wolontariuszką. Natomiast co ważne, do tego duetu dołącza darczyńca, darczyńczyni, która fundując indeks sukcesów pokazuje temu konkretnemu dziecku, że w niego wierzy, że mu kibicuje i trzyma za niego bardzo mocno kciuki. Wolontariusz lub wolontariuszka Akademii Przyszłości w trakcie spotkań poświęca dziecku czas, uwagę, jest tylko i wyłącznie dla niego. Co ważne, stara się odkryć, co jest przyczyną tak małej wiary w siebie i takiego braku poczucia własnej wartości, a następnie towarzyszy dziecku w drodze do zbudowania tej pewności w sobie i tego potencjału, które w każdym dziecku drzemie. Akademia Przyszłości to jest okazja dla każdego z naszych podopiecznych, dla wszystkich dzieci, żeby spędzić godzinkę z wolontariuszem, żeby poznać swoje trudności, zawalczyć z nimi, osiągnąć jakieś sukcesy, poznać lepiej siebie i znaleźć drogę do swoich marzeń czy pragnień. To również są wyjścia najróżniejsze do radia, do ASP, gdzie może poznać nowe perspektywy, coś, z czym wcześniej się nie zetknęła, albo coś całkowicie nowego, o czym nawet nie słyszała. I to wszystko jest możliwe dzięki darczyńcom, którzy wspierają nas w Akademii, którzy tworzą naszą małą społeczność, dzięki czemu to wszystko tak świetnie działa. Ty też możesz teraz zostać darczyńcą w Akademii Przyszłości. Wejdź na stronę akademiaprzyszłości.org.pl i dołącz do nas. Mój pierwszy rok w Akademii był także pierwszym rokiem w Akademii mojej podopiecznej. Moja podopieczna miała problemy z czytaniem, z pisaniem, z alfabetem, przez co troszeczkę miała problemy również w szkole z rozwiązywaniem zadań, z samodzielną pracą przede wszystkim, co było widać, jak to się odbijało na jej ocenach. Jednak dopiero po paru miesiącach ja się o tym zorientowałam. Ona to skrzętnie ukrywała. Kiedy to zauważyłyśmy, zaczęłyśmy pracować, zaczęłyśmy się uczyć, zaczęłyśmy działać razem i się bawić, uczyć się liter, uczyć się alfabetu i czytania i pisania, to zaczynała robić postępy, zaczynała mieć z tego satysfakcję, szczęście, mogła to wykorzystać tak, jak chciała. I zmieniło się przede wszystkim to, że
dotychczas, zanim zaczęłyśmy się spotykać, jej sposobem na radzenie sobie z jej trudnościami było ukrywanie tego. Było włożenie pięknej maski, uśmiechnięcie, uśmiech i powiedzenie, że wszystko jest dobrze, ona się czuje świetnie. A teraz po spotkaniach z wolontariuszem, teraz po pracy, którą odbyłyśmy, mogła użyć innych metod. Mogła po prostu zacząć pracować, już wiedziała, jak to zrobić, wiedziała, że to jest pożyteczne i wykorzystać to tak, jak tylko chciała. Zaczęłyśmy nie tylko czytać i pisać, tak żeby to wyćwiczyć, ale bawić się tym. Zaczęłyśmy pisać książki, opowiadania, robić mapy, komiksy, najróżniejsze rzeczy. Więc obydwie miałyśmy z tego dużo satysfakcji. To, co dla nas błahe czy nieistotne, dla dzieci bywa naprawdę bardzo ważne. I my w Akademii staramy się to zauważać, staramy się pomóc, staramy się być obecni. I żeby tak było, potrzebujemy jeszcze jednej osoby. Potrzebujemy darczyńcy, którym możesz zostać właśnie ty. Wejdź na stronę akademiaprzyszłości.org.pl i wybierz dziecko, któremu powiesz, że nie jest samo. Jestem Zuzanna, jestem wolontariuszką Akademii Przyszłości.